Wybory, jak wiemy, 14 października, one się zbliżają i nieprzypadkowo Organizacja Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie, z Rady Europy monitoruje przygotowanie tych wyborów, zapytuje zainteresowane strony, jakie mają może problemy czy zażalenia, i to jak najbardziej na czasie i na miejscu, bo właśnie w tych dniach Państwowa Komisja Wyborcza w dalszym ciągu utrudnia wybranie swych przedstawicieli dla Wileńszczyzny, bo znów majsterkuje przy okręgach wyborczych. Mało to tego, że nie naprawiła stara blendy, bo jak wiemy, zostały rejony zamieszkane w 90% przez Polaków, gminy dołączone powiedzmy do rejonu Ręckiego, gdzie Polaków 6-7% mieszka, czy do rejonu Szerwieńskiego. To teraz jest w planach Głównej Komisji dołączenia dwóch dzielnic, to konkretnie są Służane i Skierlany, do okręgu 54 Molacko-Podwodzkiego. Tak więc na pewno to jest niezrozumiałe i tak nie można majsterkować przy okręgach, bo tak się składa właśnie, że rejon Wileński, największy rejon na Litwie, mógłby mieć dwa swoje okręgi samodzielne, nie ma żadnego. I teren tego rejonu jest porzucany między 6 samorządami. To jest absurdalnie. Mówiliśmy również o innych problemach związanych z używaniem języka ojczystego w kampanii wyborczej. Też mówiliśmy o formowaniu komisji wyborczej, które nie ma jakiegoś wyraźnego kryterium i często jest upolitycznione. Przedstawiciel AWPL przez ostatnie 16 lat nie był wyznaczony na przewodniczącego komisji okręgowej.